Urza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w czwartek, 12 kwietnia i serdecznie zapraszam na dzisiejszy horoskop dnia. Baranie. Układ planet nie będzie sprzyjał spokojnej pracy. Na niektóre sprawy możesz reagować po prostu zbyt emocjonalnie. Takim zachowaniem przysporzysz sobie tylko licznych wrogów. Wieczór za to będzie bardziej spokojny. Pomyśl, zanim coś powiesz. Doskonal też swoje umiejętności. Dobrze by ci zrobił bliski kontakt z naturą. Byku, ktoś nastroi ci dzisiaj romantycznie. Aura sprzyjać będzie wielkim, miłosnym spotkaniom. Staraj się o zachowanie pogodnej atmosfery przez cały dzień. Dobry okres dla wszystkich spragnionych miłości. Większość spraw potoczy się po twojej myśli. Zadbaj o lepszą opinię. Bliźnięta. Z kolei wasza kondycja psychofizyczna nie jest dziś zadowalająca. Przewaga negatywnych aspektów zapowiada kłopoty w sprawach zawodowych i osobistych. Stosunki z otoczeniem będą napięte. Możliwe są kłótnie w rodzinie. Złe samopoczucie pokrzyżować wam może niektóre plany. Będziecie potrzebowały trochę ciszy i spokoju. Raku. To będzie trudny dzień. Lepiej za bardzo się nie wychylaj i uważaj na każdym kroku. Lekkomyślność może cię słono kosztować. Więcej uwagi poświęć teraz najbliższym. Nie daj się jednak porwać chwilowym nastrojom. Unikaj problemów pracy i znajdź sposób na skuteczny relaks. Lwie. Pewne sytuacje, jakie napotkasz dziś na drodze, staną się przyczyną wielu niepowodzeń, głównie w pracy. Z tych, których nie da się już odwrócić, wyciągnij po prostu wnioski na przyszłość. W życiu osobistym bez specjalnych uniesień. W interesach możesz więcej teraz stracić niż zyskać, a więc uważaj. Pamiętaj, że witaminy są ci bardzo potrzebne. Panno, początek dnia trochę niespokojny. Wpływy Neptuna mogą cię jeszcze rozkojarzać. Wsparcie Wenus powoduje za to ożywienie w związku. Mogą jednak nastąpić zmiany, jakich byś sobie na pewno nie życzyła. Nie podejmuj żadnych istotnych decyzji. Korzystaj z każdej propozycji pomocy. Zdrowie zapewnią ci miłość i pogoda ducha. Wago, twoje obowiązki mogą dziś kolidować z wcześniejszymi planami. Nie ufaj bezgranicznie osobom, które oferują ci teraz swoją pomoc. Ich życzliwość jest nieszczera, a cele nie pokrywają się z twoimi. Miej finanse lepiej pod własną kontrolą. Nie trać też wiary we własne możliwości. Skorpionie. Układ planetarny wskazuje, że dzisiaj najbardziej fascynować się będą sprawy sercowe. Powinny się teraz wyjaśnić wszystkie twoje wątpliwości, abyś mógł podjąć decyzję, a nie być postawiony pod murem. Pamiętaj, że umiar ważny jest we wszystkim, a psychika ma duży wpływ na twoje zdrowie. Strzelcu. Dzisiejsza aura niesie niepokoje i napięcia. To nie sprzyja załatwianiu ważnych spraw. Ogranicz się więc tylko do tych najważniejszych. Bądź bardzo ostrożny w swoim działaniu. Na wiele nie będziesz miał dzisiaj siły ani wpływu. Czas nie sprzyja interesom. Pozbądź się wszystkich złych przyzwyczajeń. Koziorożcu, dzień taki sobie. Nie będzie sprzyjał spokojnej pracy. Nie jest to dobry czas dla realizacji nowych pomysłów, zwłaszcza takich, które wymagają nakładów finansowych. Nie poświęcaj się ciągle, nawet dla rodziny. Musisz bardziej wiedzieć i chcieć, czego chcesz. Zrezygnuj z ulaszczego trybu życia i wspieraj rodzinę w trudnych momentach. Wodniku, niespokojny dzień. W
każdym Twoim działaniu musisz być rzeczowy i konkretny. W przeciwnym razie Twoje wysiłki nie przyniosą żadnych sukcesów. Nie przesadzaj z ambicjami. W sprawach sercowych pomoże Ci Twoja patronka Wenus. Zajmij się rozwiązywaniem problemów zawodowych. Stan Twojego zdrowia może wymagać nawet interwencji lekarskiej. Ryby. Problemów przysporzą Wam dziś sprawy sercowe. Zapragniecie kogoś silnego, kto Was pokocha i z kim będziecie po prostu szczęśliwe. Przekonacie się jednak, że życzenia nie zawsze idą w parze z tym, co chcemy. Potrzebujecie miłości i adoracji, a nic w tym kierunku nie robicie. Częściej kierujcie się więc instynktem i spełniajcie się towarzysko. Nie ulegajcie również zbytnio nastrojom. I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję Państwu za uwagę, gorąco pozdrawiam i zapraszam na jutrzejsze weekendowe wydanie horoskopu. Do zobaczenia.